Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Moi kochani, zanim wam wytłumaczę, o co tutaj chodzi, kim są ci ludzie i co my w ogóle tutaj robimy, chciałem was przeprosić, że byłem nieaktywny przez ostatnie tygodnie na moich social mediach, ale to wszystko było spowodowane tym, że przeprowadziliśmy się wszyscy razem do jednego domu w Warszawie i mieszkamy już od miesiąca. Przywitajcie Jojkę, Jojkowa, Klaudia oraz Dalika. No i oczywiście Joysticka i Eevee, oni też są z nami w bandzie. Więc od teraz będziemy tworzyli dla was content nie tylko gamingowy, ale też lifestyle'owy, więc polecam wszystkim zasubskrybować nasze kanały, linki macie w opisie. No i zostawcie jakąś popeczkę w górę dla zasięgu. Dzisiaj razem z ekipą zabawimy się w MasterChefa, tylko że na modach z Minecrafta. Każdy z uczestników dzisiejszej zabawy będzie musiał przygotować po 3 dania. Śniadanie, obiad i kolację. Jesteście gotowi na to? Nie. ale musicie używać tylko i wyłącznie produktów z Minecrafta. I staramy się zachować ich standardowy wygląd, taki jak jest w grze. Czyli jak pieczony ziemniak, tak wygląda pieczony ziemniak. Nie jest to pire. Kumacie? Tak, kumamy. Dobra. Będzie na pewno kilka utrudnień, będzie też kilka bonusów do zdobycia w dzisiejszym odcinku. Jedyny na przykład z takich bonusów jest zrobienie zakupów w jak najszybszym czasie i ta osoba wygrywa 100 zł. Za chwileczkę udamy się do spiżarni, do wioski villagerów. Będziecie mieli po 3 minuty na to, aby zakupić za diamenty potrzebne produkty do przygotowania waszych potraw. Kary na chwilę obecną wam nie zdradzę, dowiecie się dopiero po zakupach, a na przygotowanie swoich dań macie godzinę, więc lecimy. Okej, Jojka, czy udało ci się wszystko kupić? Jaki jest plan twój na dzisiejszy odcinek? Totalnie nie udało mi się wszystkiego kupić, bo miałam inne plany, ale udało mi się kupić arbuza, ziemniaczki, mleko, marchewkę, jajeczka, łososia, buraki, barszcz czerwony. Tak, barszcz jest w Minecrafcie. I chlebek. No i zobaczymy, co z tego uda mi się wykminić. Okej, z tylu przedmiotów 3 dania. Good luck. Jest i kolejny wariant, chyba ma najmniej. Co to jest? Marchewka plus miód, złota marchewka. Złota marchewka, dokładnie tak. Okej. Okay. Jabłko plus miód, złote jabłko. Kurczę, ale on to fajnie ogra. I złote jajko. I złote jajko. Po co podpowiadasz? Chcesz przegrać? To właśnie. Ty mu podpowiadałeś. Złote jajko, wybrać. Nie wiem, czy jest. Jest złote jajko. A jest? To klasa, no to jeszcze złote jajko. W takim razie nie wiedziałem o tym. Okej, okay, jest złote jajko. A tak poza tym to... Jest sobie... jeszcze złoty boczek, złota karkówka i złoty chleb. Ja mogę wszystko za to zrobić, ale nie, ogólnie to nie kupiłem tak gdzieś z 5 produktów, które chciałem kupić, bo nie mogłem ich znaleźć. No, będzie ciekawe w skrócie, nie? Okej, okay. To teraz mamy tak. Rogalika, ziemniory, marchewka, przyprawa ziołowa do mięska z habiku ze świni. No dobra. Barszczyk czerwony, elegancki. Ale co to jest? A to też nie wiem. Piure ziemniaczane z boczką i cebulką. To dla mnie, tak? Dobra, okej. Okay. Dwa jabłka. I nie trzeba zapominać, że człowiek pić musi, więc no, woda. Tak, tak. A gdzie masz wiadro do wody? I mleko. Wiadro się skraftuje, spokojnie, bo zaraza, tak? Okej, okay, tak jest. No i arbuzik elegancki. Rogal chyba ma najwięcej. I jest gitowo. Ale jeszcze sprawdźmy, co przygotowała Klaudia. Nie wiem. Cały kurczak, tak, o! Tak, całego kurczaka. Kurde. Muszę przyznać, że trochę podpatrzyłam u innych, bo ja nie znam się na tej grze, nie wiem, co tam trzeba było. Stwierdziłam, że wezmę to jabłko, może oszukam, że okay, to złote. Złote, nie wiem. No dobra. Ale mam marchewkę z natką. A to szaku! No nie wiem, no, w zasadzie coś może się ziemniory, jajeczka i arbuzik, okej. Okay. Moi kochani, mówiłem wam, że będzie jakiś bonusik. Najlepszy czas miał Jacob, więc Jacob zdobywa 100, bo był najszybszy. Stówkę, klasa. I jest też kolejny, no, jest też kolejny bonusik. Najwięcej dzisiaj wydał Jacob, 58 zł. Naciągnął mnie na największe koszta. Na największe koszta mnie naciągnął. Różnica między wszystkimi rachunkami to było 6 zł. 52,88 wydał Rogal, więc kręci szkołę fortuny w nagrodę. I na kogo wypadnie, temu możesz zabrać jeden produkt. Lecz. Okej. Okay. Oh, 3, 2, 1. Błagam, nie wszyscy pobiegają.
Jacob, to jest skandal. Nie. Karel. Jest! Wszyscy! Stary, decyduj, co chcesz zabrać. Dobra. Na początku od JJ. Nie. Jeden produkt, jo? Tak, może czegoś nie masz? Czy jest to coś bardziej wartościowego? Proszę bardzo, łosoś atlantycki. No dobra, weźmy łososia atlantyckiego. Tutaj kolega wydał najwięcej. Rogan, ja jestem ziomkiem, pamiętaj, Rogan. Stary, jest szansa, że twoje plany na wszystkie złote itemy właśnie legają w gruzach. Dziękuję za miodzik ze złotymi itemami. I teraz moja kobita. Ale że taki ładny kurczak tam leży? Taki ładny kurczak? Ja szczekam. Wiesz co? Akurat nie mam jajek, więc dziękuję bardzo. Ale tutaj mam jedzonka z Minecrafta, powiem wam. Powiem tak, skoro Rogalik ma najwięcej produktów, gotuję jako pierwszy. Masz godzinę. Dobra, good luck. Okej, Rogalik startuje jako pierwszy. Proszę, fartuszek na głowę. Dziękuję. Zobaczymy, czy go dzisiaj oddasz, czy też nie. Twój rozmiar. Grillmaster. Grillmaster. Zobaczymy, co tutaj będzie grillowane. Ma godzinę czasu i lecimy. Powiedzmy, że mamy arbuza i jajko. Barszczyk czerwony. Mamy ziemniaczki. Mamy schaboszczaka eleganckiego. Słuchajcie, teraz jest plot twist odcinka, bo trollowałem wszystkich, że to zostało kupione przez przypadek. Otóż nie, a sreberko jest potrzebne do zrobienia wiadra. I proszę bardzo, mamy prowizoryczne wiadro z Minecrafta. Okej, Rogaliku, winąłeś się w 12 minut ze swoim śniadankiem i tak co jest, mamy? Już część jest przygotowana. Jabłuszko, arbuzik, chlebek upieczony. Duży chlebek i innowacyjne wiadro z Minecrafta. No i to się z wodą. Słuchajcie, używamy tutaj miodu. Ale będziemy robić z niego złote jabłuszko. Okej, Rogalik, 31 minut minęło. I mamy obiadek. Tak jest. Teraz. Na obiad. Będą niestety surowe ziemniaki, bo niestety nie mam umiejętności, ale dają troszeczkę jedzenia, więc możemy je ładnie nałożyć. Barszczyk czerwony, 4 kotlety, surowe ziemniaczki, złota marchewka i marchewka zwykła. Na kolację będzie tak, wiadro z mlekiem, okay. Oczywiście odczarowujące z Monumentu, na pewno się przyda, okay. Złote jabłko, łosoś, marcheweczka, jajko i ziemniaczek. Niezależna komisja od spraw jedzenia, proszę sprawdzić, czy smakuje złote jabłuszko, aby na pewno... O tak, to jest to! I to smakuje jak bardzo, czyli jedzonko jest na pewno dobre. Lecimy teraz do kolejnego uczestnika. Okej, moi kochani, Klaudia, kolejna uczestniczka, Fiona. Tutaj dla ciebie fartuszek, bardzo ładny. No spójrz. Zobaczymy, czego dzisiaj oddasz. Czy też nie? Okej. Okay. Wyglądasz przecudownie i zdradź nam, co przygotujesz na śniadanie, obiad i kolację. Okej. Okay. Tego, co tutaj widzę, bo ja nie znam produktów z Minecrafta, ja w ogóle nie znam tej gry. Nie mam tutaj robię w ogóle. Bardzo dobrze. Ja tylko wiem, że Minecraft jest kwadratowy. Mhm. Czyli jabłka trzeba na kwadraty ciąć. Może nie. Może nie. Ale zanim zaczniemy przed tobą jeszcze mały quiz z znajomości gry Minecraft. No nie, to jest... I jeżeli odpowiesz dobrze, możesz wziąć sobie coś ze spiżarki. Coś, co ci będzie brakowało. Jak skończyć grę Minecraft? A. Zabić Withera. B. Zabić smoka. C. Nie da się skończyć gry. Z tego, co pamiętam, jak właśnie Rogal grał kiedyś przy mnie, aha, to pamiętam, że była taka scena, no, nie? Że ganialiście się po mapie, mhm, była taka wieża i latał smok. Tak. Więc ja myślę, że jak się zabije smoka. No i bardzo dobrze, piąteczka, to jest dobra odpowiedź. Wybierz sobie coś ze spiżarki, co tylko chcesz. A ciastka lubię, więc wezmę ciastka. Okej, okay. To pewnie albo będzie na śniadanie z mlekiem, albo na kolację. I może weźmiemy też arbuza, ale tu mam taki mały kawałek, to po prostu weźmiemy ten kawałek, bo musi być też zdrowo. Z tego, co się zorientowałam, to mleko pije się w wiadrze, więc jakby biorę mleko, wylewam je, unieram się do wiadra. Uznajmy, że to jest sałatka owocowo-warzywna. Klaudia skończyła swoje śniadanie w 4 minuty i 35 sekund. Bardzo dobry wynik. I mamy tak. Do picia mleko w wiadrze. Okej. Okay. No, daj spokój, to świetne. I na śniadanko mamy arbuzika, jabłuszko i dwa. Źle interpretujesz. Mhm. To jest sałatka owocowo-warzywna. Dobra.
Mamy wielkiego kurczaka. Zamknę. Niech się robi. Trzy ziemniaczki też zapiekane razem z kurczaczkiem. I spróbuję zrobić z arbuza potkę. Klaudia przygotowała kolejne danie po 22 minutach. I co my tutaj mamy? Kolację, tak? Tak. Bo kurczaczek dochodzi. Co to jest? No, to jest potka leczenie arbuzowa. Okej, super, super. Do tego jest arbuzik, marcheweczka, ciasteczko, jabłuszko i chlebek. Taka kolacja, tak. Bardziej fit, bym powiedział. Okej, moi kochani, Klaudia skończyła swoje wszystkie trzy dania w czasie 31 minut 51 sekund. Na obiad będzie zarąbisty kurczaczek. Co? I pieczone ziemniaki, to się szanuje, ja bym takiego zjadł sam. Można go zjeść później, nie? No. Po to on jest. Mamy kuraka. Oczywiście jako sałateczka musi być coś zielono. Tak, marcheweczka. Marcheweczka. Smażony kurczak, pieczone ziemniaczki. No. Piątka, dobra robota. Teraz czas na kolejnego uczestnika. Moi kochani, jest teraz ze mną już JJ-ka. Siemanko. Siema. Jak tam? Samo poczucie? Uda ci się to wygrać? Nie. Nie? Czyło, masz bardzo spoko składniki. Mi się nie mam żadnego mięsa nawet. Ale słuchaj, przed tobą jeszcze jest pytanie, więc moja droga, słuchaj, jakie jest pytanko. Jak zrobić szkło w grze Minecraft? A. Trzeba połączyć kamień z piaskiem. B. Trzeba przepalić kamień. C. Trzeba przepalić piasek. Trzeba przepalić piasek? Piąteczka, bardzo dobrze udało ci się, widać, że robiłaś szkoło w Minecrafcie. Dobra, co wybierzesz ze spiżarki? Co wybierzesz ze spiżarki? No oczywiście mojego zaginionego, ukochanego łososia, no bo rogalik mi go zabrał, a to była moja tajna broń, bo wiedziałam, że wszyscy wezmą mięso i stwierdziłam, że ja wezmę coś innego. Ja wziąłam sobie łososia i rogalik mi go ukradł. Mam tutaj dla ciebie też przygotowany super fartuszek. Nie będzie mi pasował do mojej żółtej koszulki. Pixieshop.pl. Link w opisie. Zasłoniłeś. Miałam w planach zrobić taką podkę jak Klaudia, ale ona mi zabrała pomysł, więc stwierdziłam, że zrobię podkę ognioodporności. Ona jest złota, więc zrobię ją z żółtek jajka. Okej, okay, super. Brzmi źle do roboty. Piona. No na śniadanie jajeczko. Nie będę go gotować, bo nie liczy się smak. Więc po prostu wyciągnę jajka na talerz. Będę taka, wiecie, trochę leniwa dzisiaj. Do tego chleb. Chciałam go pokroić, ale oczywiście w Minecraft nie kroi się chleba, więc idzie w całości. Ja bym nie chciała dostać takiego śladania. Totalnie nie. Patrzcie, co ja tu mam. Wiadro z Minecrafta na mleko. I co teraz? Teraz możesz skakać z budynku i wodę dać pod nogi. JJ-ka rekordowo szybko przygotowała śniadanie w minutę 30. Piona, to jest mega fajny czas. I mamy tak, na śniadanko chlebek, trzy jajeczka, no i pyszne jajeczko. No dobra. I można zacząć żyć, nie? Można zacząć żyć, tak. Łososia mam już upieczonego, więc nie musimy się w ogóle tym martwić, bo tylko wyciągniemy go na talerz tak samo jak jajka i chleb. Piekarnik mam już rozgrzany. To mi wyłączył piekarnik! Piekarnik się zepsuł, młody pa. Mamy problemy techniczne, ponieważ zepsuł się piekarnik. Klaudia popsuła. Klaudia popsuła specjalnie, żeby wygryźć konkurencję. Sabotaż to był. Dobrze, a więc tak prezentuje się finalnie mój obiad. Są ziemniaczki, są buraczki, jest łosoś, jest marchewka, bardzo dużo witamin, plus mikstura ognioodporności i możemy iść walczyć ze smakiem. JJ-ce udało się wykręcić czas 16 minut i 43 sekundy. Jesteś najszybsza. I przygotowała dla nas barszczyk oraz arbuzika. Zobaczymy, czy wystarczy punktów, aby objąć prowadzenie. Dobra robota, teraz czas na ostatniego zawodnika, raczej Kowal. Nara. Moi drodzy, jest już z nami ostatni uczestnik. Siemaneczko, master chlebie, bo tutaj raczej to nie jest master chleb. Proszę, no, ubieraj się ładnie tutaj, fartuszek. I sprawdź tu kieszonkę. I co jest? Stówka i to mi się podoba. Dziękuję serdecznie. Stówka za wygrany challenge. Jacob, jaka jest strategia twoja dzisiaj? Miałem ziemniaków, bo zapomniałem kupić. Miałem jadu, bo został skradziony. No ogólnie za to ja rzeczy nie mam. Słuchaj, ale jeszcze przed tobą jest mały quiz. Musisz odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli uda ci się na nie odpowiedzieć, idziesz do spiżarki i sobie wybierasz, co tylko chcesz. Uwaga! Dawaj. Z czego w grze Minecraft tworzy się golema? A. Ze śniegu i dyni. B. Z kwarcu i dyni. C. Z żelaza i z dyni. Nie ze śniegu. To z żelaza, z tam metalu. Bardzo łatwo drogą dedukcji doszedł do wniosku. I teraz co wybierasz? Ziemniaczki, bo zapomniałem ziemniaczki, zabierzemy ziemniaczki. Zaczynamy od śniadanka. Chlebek, trzy jajeczka. I jabłuszko. Śniadanie gotowe w 30 sekund, klasa. Jedno mięsko tu. Drugie mięsko też tu.
Piekarnik nie działa, więc dokładamy pieczonego ziemniaka. W Minecrafcie mamy mięso surowe, więc jedno mięsko będzie surowe. Jedno mięsko będzie zepsute, więc żeby się szybciej zepsuło, po prostu musimy je wynieść tutaj na wysoką temperaturę na dwór do słoneczka. I wołowinka też będzie surowa. Plus pieczona, ale to za chwilę. Kolacja to jabłko, marchewka tak delikatnie, bo tam widziałem, że farelowi się troszkę przybrało. Znaczy, co? I nie mam już nic dodatkowego, więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o kolację. No nie wierzę, Jacob zrobił 9 minut 31 sekund. Mega dobry wynik, piąteczka, byłeś najszybszy. Śniadanie. To jest chlebek, jajeczko, jabłuszko, obiad zepsute, mięso surowe, surowe, pieczone ziemniaki, niepieczone ziemniaki, pieczona wieprzowina, czy tam wołowina, jabłuszko i marchewka na kolację. I wieprzowina i wołowina, tutaj mam marcheweczkę jeszcze, tutaj marchewkę i jabłuszko. Okay, to i mleko. Jak wołowina wygląda, ale niech będzie... To druga sprawa. Ale niech będzie, to jest wołowina, no i mamy też mleczko. No dobra, zobaczymy, czy wystarczy punktów, aby wygrać w dzisiejszym Masterchefie. To co? Dajcie nam chwilę, policzę punkty i zaraz ogłoszę werdykt. Okej, moi kochani, czas ogłosić werdykt. Wszyscy się spisaliście przepięknie, ale dzisiaj jedna osoba z was odda fartucha i pójdzie z płaczem do domu. Mogę o to zapytać? Nie. Po co tylko? Tego nie jest tutaj potrzebne. O nie. Moi kochani, na samym początku chciałem wam powiedzieć, jaka jest kara. Osoba, która przegra w dzisiejszym odcinku, będzie musiała wybrać sobie 5 produktów ze swoich produktów, zblendować je i wypić łyka. Okej, okay, a więc tak, najlepszy czas wykręcił w przygotowaniu wszystkich potraw Jacob, 9 minut 31 sekund, gratuluję piąteczka. Dziękuję serdecznie. I ty teraz zakręcisz kołem fortuny. Na osobę, którą wypadnie i ta osoba podchodzi, kręci kołem fortuny i musi się zamienić miejscami i potrawami z tą osobą. Nie. I wtedy liczymy punkty. Dobra. Zapraszam Jacob. Nie. Błagam. No okej, okay, to ja się modlę o to, żeby wypadł na początku, żebym ja wypadł na początku i będzie dobrze, proszę. Jacob. Tak. Nie, JJK. No i JJK. Okej, JJK, zamieniasz się z... Zamieniasz się potrawami z... Jacob, proszę, proszę, proszę. Uwaga. Jacob. A mam takie dania, tak? Okej, okay, ogłaszamy teraz punktację. Jesteście gotowi? Tak. Teraz jestem gotowy. Uwaga! Najwięcej punktów i zwycięzcą w dzisiejszym odcinku jest Rogalik! Rogalik zdobył. Brawo, brawo, tak jest. Rogalik zdobył a 136 punktów. Piąteczka, gratuluję. Fartucha nie oddasz, masz karteczkę. Do tego jeszcze trafia do ciebie 200 zł. Za chwilę otrzymasz. Drugą osobą, która zdobyła najwięcej punktów po zamianie z Jacobem jest JJ! Brawo! To 6 punktów! Nie żartuj! Klaudia zdobyła 80 punktów, a Jacob na posiłkach JJ zdobywa 60! Produktów, które musi zblendować ze swoich 3 dań. 5 produktów z tego? Jacob! Oddaj fartucha! To teraz wam zdradzę, na jakiej podstawie przyznawałem punkty. Punkty przyznawałem na podstawie efektywności plus punkty nasycenia głodu. Czyli jeżeli zjesz mięsko, ile ci głodu przywróci, to w sumie jak dodawaliśmy, najwięcej punktów miał Rogalik. Później Jacob miał bardzo dużo różnych. Dziękuję. Musisz oddać różnych mięsek, bardzo fajnych. I nawet te twoje zgiłe mięsko miało 4,8, chociaż myślałem, że będzie minus. Więc miałeś tutaj 200 IQ, tylko że no, koło fortuny zadecydowało, że JJK wygrała. Gdybym miał miód, to tak, ja wygrał. Ale ja wszystko rozwalił, wszystko mnie rozwalił. Nie ma emocjonalna, bo ja na początku myślałam, że Jacob będzie miał mniej punktów. Ja się cię przytuliłem nawet za dalszy. Nie, a tu nagle... No i super, idziemy zrobić teraz szejka. Przygotowujemy napój bogów. To zaczniemy sobie od arbuza. Arbuz. Buraczki. Marcheweczka. Marcheweczka jak najbardziej, spoko. Ile jej muszę dać? No dwie, nie? Dwa buraczki. Marchewka się nie zła, mogą być nawet dwie. No i tutaj zaczynają się schody, moi drodzy. Mleko, barszcz, to i to. No i burek. No i burek.
Dobra, moi drodzy, dodaję ostatni składnik. Kamerzysta może jeszcze podjechać, zobaczyć, czy wszystko się zgadza. Jest barszczyk, jest mleko. No jest tutaj niezła odżywcza mieszanka wybuchowa. Tak trochę. No, to łyk, nie? O! Kurczę, ulało mi się niechcący. Ja myślałem, że to będzie bardziej płynne. Wygląda jak barszczyk. Więc moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę. Dla Jacoba przede wszystkim 50 tysięcy łapek i wypiję ten cały dzbanek. No nie, zapraszam was. Nie zostawiacie tak was na nasze Instagramy, będzie na bieżąco z naszą twórczością. A ty powiedz, jak smakuje. Raz robię to razem z tobą. Dzięki, Krysta. A nie jest tak tragiczny, wiem? No, no. Był gorsze. Dobra, dobra. Marchewka zabiła zapach. Zabiła zapach. Dzięki, do następnej. Hej. Jesteś ze mną zwycięzca dzisiejszego odcinka. Wypłacamy monetę, więc gratuluję. Pięć dyszek. Widać, że wiele czasu spędziłeś w kuchni. Zostawcie na niego łapkę.